Zapraszam do obejrzenia kolejnego programu z cyklu Studio Wschodzący Białystok. Wspólne śpiewy, pamiątkowe zdjęcia i autografy, a do tego wybory Miss Jagiellonii i wiele innych atrakcji. To wszystko czekało na kibiców Jagi podczas prezentacji zespołu przed rundą jesienną sezonu 2010-2011. Impreza odbyła się 22 lipca na placu przed Teatrem Dramatycznym. Kibiców rozgrzewały nie tylko upał i wybory Miss, ale również dyskusje na temat meczu Jagiellonii z Arisem Saloniki w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europejskiej. Ogromne emocje związane z tym spotkaniem odczuwają również osoby zarządzające klubem. Wow, wow, wow. Czym dla mnie jest to spotkanie? Czymś bardzo wyjątkowym. Nie wiem, czy pan pamięta taki wywiad na Baranowickiej w salce konferencyjnej 7 lat temu, kiedy pan pytał o moje marzenia. Ja mówiłem wtedy, że marzeniem moim są rozgrywki Jagiellonii w Pucharach Europejskich. No i to marzenie w tym roku spełniło się. Ja wtedy mówiłem też, że to jest marzenie, to nie jest cel, że to nie jest postawione no cel taktyczny, strategiczny czy wytyczne jakieś. To po prostu były tylko marzenia, bo trudno mówić było wtedy, kiedy Jagiellonia wchodziła z trzeciej ligi do drugiej o pucharach, bo to byłoby coś niepoważnego, gdyby taki cel postawić. Natomiast każdy może mieć marzenia. Ja miałem takie marzenia i powiedziałem o nich. No i te marzenia spełniły się po 7 latach w tym roku. Dlatego też ten pierwszy mecz z Salonikami no, będzie dla mnie takim spełnieniem marzeń. Po meczu z Arisem Jagiellonię czeka spotkanie o Superpuchar Polski z Lechem Poznań, potem wyjazd na rewanż do Grecji i wreszcie start ligi, mecz ze Śląskiem Wrocław. Dużo emocji dla kibiców, ale również duża dawka meczów. Podopieczni Michała Probierza wierzą jednak, iż są dobrze przygotowani na tak trudny start sezonu. Generalnie jak same wyniki wskazują na to, w meczach kontrolnych jest całkiem nieźle. Dobrze by było, abyśmy utrzymali tą formę do początku sezonu. A jak będzie, to zobaczymy. No, cieszymy się, że mamy takie dosyć przetarcie z dobrymi klubami, bo na ligę już będziemy w pełni zgrani i będziemy już przygotowani w meczach o stawkę. Rzeczywiście mamy Ligę Europejską przed nami. Oczywiście nie zawiedziemy. Tak jak pamiętam, pół roku temu czy rok temu spotkaliśmy się tutaj bądź w galerii i obiecywaliśmy walkę od początku do końca. Tak, myślę, że nie zawiedliśmy i tak samo będzie teraz, trener nas przygotował. Ruszamy od czwartku, zapraszam serdecznie na nasz stadion. Jesteśmy gotowi. Trwają prace nad zagospodarowaniem bulwarów nad rzeką Białą. Jak mogą wyglądać tereny nad rzeką Białą, można przekonać się oglądając ekspozycje prezentowane w sali wystawowej Biblioteki Uniwersyteckiej przy ulicy Składowskiej w Białymstoku. Na konkurs zorganizowany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich i Urząd Miejski wpłynęło 9 prac z całej Polski. Praca nadaje właściwą rangę rzece, nie odwraca się od tej rzeki architekturą ani proponowanymi rozwiązaniami przestrzeni. Ona się zwraca przodem, ona przede wszystkim wykorzystuje tę rzekę do celów rekreacyjnych, do spełnienia podstawowych funkcji. Tworzy bardzo interesujące rozwiązania tarasów, bardzo interesujące rozwiązania krajobrazowe zieleni, parku leśnego, różnego rodzaju rozwiązań dywanowych kwietników, również i rozwiązań trawiastych. To daje spójną wizję, która mam nadzieję, nie tylko w moim przekonaniu, również całego jury da nową wizję miasta Białymstokowi. Teraz białostoccy urzędnicy rozpoczną rozmowę z architektami o projekcie budowlanym pierwszego odcinka bulwarów. Za nami rozstrzygnięcie konkursowe, przed nami rozmowy ze zwycięzcami prac, albowiem nagroda obejmowała również zawarcie umowy już na przygotowanie projektu budowlanego na odcinek tutaj od galerii przy ulicy Miłosza w kierunku ulicy Świętojańskiej. Także mam nadzieję, że uda nam się szybko tę umowę zawrzeć i projektanci będą mogli pracować nad tym projektem, tak żebyśmy w przyszłym roku mogli tę inwestycję rozpocząć. Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Białej potrwa kilka lat. W długoletnim planie inwestycyjnym na ten cel z budżetu miasta przeznaczono 15 milionów złotych.
W Białymstoku odbywa się, nie po raz pierwszy już zresztą, cykl podlaskich koncertów organowych. Trwają podlaskie koncerty organowe. To już 15. edycja tej imprezy. Koncerty adresowane są przede wszystkim do tych, którzy lubią muzykę wielkich mistrzów w wykonaniu polskich i zagranicznych wirtuozów gry na organach. W tym roku muzyka rozbrzmiewać będzie w Białymstoku, Hajnówce, Łapach oraz Białowieży. Od początku nasza impreza ma wymiar międzynarodowy i tak w tym roku w Bazylice Katedralnej wystąpią organiści z Irlandii, Finlandii, Szwecji, a cały cykl zakończy artysta z Niemiec. Oczywiście repertuar narzuca instrument znajdujący się w Bazylice Katedralnej. Jest to instrument bardzo duży, uniwersalny, jednak skłaniający do wykonywania muzyki romantycznej i współczesnej. Także nie zabraknie muzyki właśnie XIX-XX wieku. Niemniej jednak instrument pozwala na wykonywanie utworów organowych wszystkich epok, także trudno sobie wyobrazić koncert organowy bez muzyki Jana Sebastiana Bacha. Żeby organizować koncerty organowe, musi być odpowiedni instrument. Takim impulsem do zorganizowania koncertów organowych był kapitalny remont instrumentu, bardzo ciekawego instrumentu, jaki się odbył w 1996 roku. I okazało się, że mamy sprawny, bardzo duży, bardzo ciekawy, interesujący instrument w naszej katedrze białostockiej. Stąd od razu idea i pomysł zorganizowania koncertów organowych. Chciałbym dodać, że Białystok wzbogacił się w ostatnich latach w kilka bardzo cennych, bardzo dobrych instrumentów. Stąd oprócz koncertów i recitali organowych odbywających się w katedrze białostockiej, muzyka organowa rozbrzmiewa w kilku kościołach białostockich, w kościele świętego Kazimierza, w kościele świętej Jadwigi, w kościele Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, a także w naszym regionie, w Łapach, w Hajnówce, w Białowieży. Organizatorem podlaskich koncertów organowych jest Białostocki Ośrodek Kultury, parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku oraz Białostockie Stowarzyszenie Muzyka Sakra. Szczegółowy program koncertów znajdziemy m.in. na stronie internetowej www.bok.białystok.pl. Zaprosić Państwa na kolejny koncert 6 sierpnia. Tym razem koncert odbędzie się w naszym starym kościele, w tak zwanej Starej Farze, a usłyszymy podczas koncertu organistkę z Finlandii, panią Kirę Lankinen, oraz wiolonczelistkę białostocką, artystkę młodą, panią Joannę Dudzik. W Starej Farze znajduje się zabytkowy instrument, stąd myślę, że jest to też taka możliwość posłuchania bardzo specyficznego, bardzo zabytkowego instrumentu, a dodam, że po koncercie zawsze otwierane są podziemia starego kościoła. Jagiellonia rozegrała swój pierwszy mecz w Lidze Europejskiej. Relacje z tego spotkania możecie obejrzeć w magazynie Jaga TV. Niestety nie udał się debiut Jagiellonii Białystok w Lidze Europejskiej. Jaga przegrała przed własną publicznością z greckim Arisem Saloniki 1-2. Spotkanie zaczęło się bardzo źle dla żółto-czerwonych. Już w 7 minucie białostoczanie przegrywali 0-2, a obie bramki dla gości zdobył Antonio Calvo. W 24 minucie Rafał Grzyb zmniejszył rozmiar porażki i wydawało się, że Jagiellonia będzie w stanie uzyskać w tym meczu lepszy wynik. Był to mecz niewykorzystanych szans, bo Jagiellonia grała naprawdę nieźle, ale niestety brak skuteczności spowodował, że wyniku nie udało się już zmienić. Teraz podopiecznych Michała Probierza czeka bardzo ciężki rewanż w Salonikach. Dłuższa relacja z meczu Jagiellonia Białystok Aris Saloniki w Lidze Europejskiej już wkrótce w magazynie Jaga TV. Serdecznie zapraszamy.